Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, postanowiłem, że zrobię sobie coś takiego, przegląd, mianowicie najlepszych żartów, jakie zrobili na 1 kwietnia w GTA. Jako, że niestety Rockstar się nie popisał i nie zrobił absolutnie nic, to nie pokażę wam, co Rockstar przygotował na 1 kwietnia w GTA. Nic nie przygotowali, mieli to gdzieś. I tyle. Może uznali, że nawet nie warto się wysilać. To nie jest akurat na 1 kwietnia. Ale też warto o tym wspomnieć, że Rockstar kończy z benefitami za Prime Gaming. To jest taki sub, który się kupowało i dostawało się po prostu nagrody w GTA. Tam różnego rodzaju gry były czasami rozdawane, ale no głównie skupmy się tylko na GTA. No i będzie koniec po prostu, już nie będzie więcej tego. Tylko GTA Plus dostaje i niektórzy ludzie się zastanawiali, dlaczego będzie to wyłączone. No i bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu skończył im się kontrakt na Prime Gaming. Drugi troszeczkę bardziej spekulacyjny, którego w sumie będzie dosyć dużo o tym mowy, czyli że pewno niedługo będzie zapowiedź GTA 6, dlatego powoli wycofują się z GTA już 5. Jednakże GTA 6 to jest taki temat w kategorii cały czas, no wiesz, że nie wiadomo, czy to będzie, czy też nie będzie. Ciężko to stwierdzić. W każdym razie, jeżeli chodzi o GTA, skończą nam się benefity do 31 marca, czyli tam, nie wiem, 125 tysięcy kasy nam przepada. W Red Dead Online przepada nam, jeżeli to się nie odbierze przed 4 kwietnia, tam, nie wiem, 5 sztabek, jakieś emotki i to są jakieś, chyba jakieś ubrania. No Red Dead Online to w zasadzie wiadomo, dlaczego nic się nie dzieje. No jeżeli chodzi o GTA, no to mamy niby GTA Plusa, który, no, Rockstar bardziej chyba tam chce, żeby ludzie przechodzili. Mówię, albo po prostu będzie po prostu koniec samego w sobie już powoli wygaszania tego GTA Online. Rockstar tylko w zasadzie to wie. No i dobrze, przejdźmy sobie w takim razie do żartów społeczności. Co wymyśli ludzie społeczności GTA? Jest na przykład to, że ludzie cały czas oczekują, że w końcu pojawi się edycja rozszerzona na PC-cie, więc zrobił tutaj po prostu jeden właśnie z graczy, zrobił, że linka, że o, patrzcie, będzie zapowiedź edycji rozszerzonej na PC-tach i będzie 16 maja. Jednakże kiedy wejdziemy sobie w ten link, dostajemy smutną wiadomość, że taka strona nie istnieje. Ktoś powie, że to jest śmieszne. No, śmieszy to ludzi, że tego nie ma, dlatego to jest śmieszne. Dobrze, przejdźmy sobie do następnej rzeczy. Na przykład jedną z rzeczy jest to, że Rockstar wypuścił trailer do GTA 6. I to jest główna rzecz, którą będziemy się skupiać, że będzie GTA 6. No, jak widzicie, tutaj niby jest tweet od Rockstara, że będzie przygoda Vice City, że wychodzi na PS5 oraz Xboxa Series 23. Tu na przykład mamy od jednego też z graczy prawdziwy gameplay z GTA 6, także tak wygląda prawdziwy gameplay, jakby ktoś się zastanawiał. Prawdziwa historia, nie zmyślam. To sobie tak akurat dosyć śmieszne, to trzeba przyznać, że gościu przynajmniej się tutaj postarał i coś znalazł, jakąś beznadziejną mobilkę, żeby pokazać taki gameplay. Kolejną z rzeczy jest po prostu kolejny plakat, że o, GTA 6, nie, że grafikę wzięli, że to zobaczyło parę milionów, nie, a ty nie widziałeś tego. I jeszcze do tego jest taka interaktywna mapa od naszego właśnie golesia z Polski, czyli GTA EBU. On na przykład też wrzucił. Niestety nie nagrałem na czas, jak to było, już zdążył to usunąć. Jednakże jedna przynajmniej z osób zapisała, jak ta mapka wyglądała i ona prezentowała się w ten oto sposób. Jeżeli ktoś z was pamięta, co to w zasadzie jest, to była taki dywan. Pewno z wielu osób was miało taki dywan w domu, gdzie były różnego rodzaju domki, szpitale i tak dalej. No to jest prawdziwa mapa do GTA 6. Wyciekła normalnie. I cóż, czy coś więcej można dodać w tej sytuacji? Powiem wam szczerze, że no niestety nie, no. Rockstar się nie popisał. No jeżeli chodzi o GTA 6, to jest dobra sprawa, kiedy wyjdzie, czy wyjdzie. Znaczy, no, czy wyjdzie to na pewno, no, bo coś robią, ale kiedy wyjdzie? Dobre pytanie. A co do Rockstara, to przynajmniej tam chyba rok temu, czy 2 lata temu, to wrzucali na 1 kwietnia śnieg na sesji. Niby nic takiego wielkiego, no ale śnieg był. No ale w tym roku nawet im się śniegu nie chciało włączyć. Nie wiem, widocznie uznali, że się nie opłaca i dlatego nic nie ma. No i cóż, w zasadzie mógłbym, nic więcej nie powiem, no bo no nic więcej nie ma, no. Że te żarty były śmieszne, to już musicie ustalić sobie sami. Na pewno o wiele ciekawsze niż zrobił Rockstar. W sumie ciężko jest zrobić coś gorszego niż Rockstar, jeżeli nie robisz nic. Także to byłoby na tyle, do następnego, cześć.